wieczór Państwu, Maciej Mokszan, firma AgroCimex. Dziś cieszę się bardzo, że mogę Państwa zaprosić do udziału w naszej konferencji, gdzie przedstawię problematykę związaną z ochroną herbicydową kukurydzy, a także sposoby na to, żeby nasze pola kukurydzy były naprawdę czyste, bez chwastów, w udany sposób. Tak jak widać, kukurydza w naszym rejonie, na terenie całej Polski rozprzestrzenia się bardzo mocno, staje się rośliną bardzo popularną. Jest to na pewno związane z jej opłacalnością, ale myślę, że nie tylko. Tutaj w grę wchodzi również prostota w jej uprawie, a szczególnie w ochronie. Nie mamy tylu zabiegów koniecznych do wykonania, jak w przypadku np. rzepaku ozimego. Nie musimy przez cały czas monitorować szkodników, nie mamy problemu z ciągłym pojawianiem się infekcji chorobowych. Natomiast to, co musimy zadbać, to na pewno chwasty. Ochrona herbicydowa jest najważniejsza. Niestety w ochronie herbicydowej kukurydzy nie mamy żadnych nowości. Od roku 2008 nie pojawiły się nowe substancje. Część z nich jest już dostępna od 60. lat XX wieku. No i niestety część dodatkowo nie odzyskuje już odnowień i wypada nam z portfolio. Takim produktem w minionym roku, 2021, był zeagran, a dokładniej bromoksinil, który wchodził w jego skład. W ten sposób straciliśmy dobre i bardzo popularne narzędzie właśnie do odchwaszczania kukurydzy. Żeby podejść profesjonalnie do samego problemu, musimy zadać sobie szereg pytań. Przede wszystkim, jakie chwasty nam występują na polu, szczególnie z uwzględnieniem tych takich najtrudniejszych, specyficznych. Dodatkowo istotne jest, jaka jest gleba, czy ma odpowiednią wilgotność. Czy będziemy kierować się jednym, czy będziemy się nastawiać nawet na to, że będzie konieczna poprawka herbicydowa? Czy wolimy zrobić zabiegi przedschodowe, czy też po wschodach? No i oczywiście, w jaki sposób wesprzeć nasze środki odpowiednim adiwantem? Duża presja różnych chwastów, ze szczególnym uwzględnieniem takich chwastów jak bodziszek, który występuje no nie tylko nawet w kukurydzy, jest dużym problemem w rzepaku o zimem jest nawet w zbożach utrudnieniem. Często pojawiają się takie ruderalne chwasty jak belice, które ciężko jest w jakikolwiek sposób usunąć. Również różnego rodzaju rdesty, ze szczególnym uwzględnieniem rdestówki rd powojowatej. My, jako AgroStreamX, mamy do zaproponowania rozwiązania w każdym momencie wegetacji. Czyli zarówno zabiegi przedschodowe, jak i takie wczesno-powschodowe i klasyczne zabiegi nalistne. Przed schodami polecamy rozwiązanie Adengo, koniecznie z adiowantem doglebowym. Remix jest takim adiowantem, który wiąże substancje aktywne. Właśnie z preparatu i przytrzymuje je w górnej warstwie gleby. Jest to bardzo istotne nie tylko, kiedy mamy niekorzystne warunki związane z suszą, ale również przy większych opadach. Nie dochodzi do przepukiwania substancji w głąb gleby i będziemy mogli cieszyć się skutecznością dużo wyższą niż właśnie bez tego dodatku. Na pierwszy, trzeci liść kukurydzy, czyli te, takie zabiegi wczesno-powschodowe. Proponujemy sulkotek w dawce 1,5 litra na hektar oraz rekosar. I do tego również bardzo korzystny jest dodatek remiksu, który będzie właśnie przytrzymywał te nasze substancje w głównej warstwie i nie pozwoli wschodzącym chwastom na rozwinięcie się. Klasyczny zabieg na nalistny, powiedzmy, że w okolicach 4, 6 liścia, opieramy również na sulkotereku, natomiast <laughs> wybieramy do niego. <laughs> Przepraszam. Innego partnera może to być albo tamizan, czyli nikosulfuron, lub też rim sulfuron w preparacie RIM-25WG. Dodatek adjuwantu w formie aparentisu, bardzo dobrego surfaktantu, takiego silikonowego, który bardzo ładnie pokryje nam chwasty i polepszy działanie, jest jak najbardziej potrzebny. Oprócz tego nowością jest w tym roku zestaw paków. Paki gotowe, zestawy herbicydów dwóch w jednym kartonie, w jednym opakowaniu, który możemy stosować bardzo szeroko między drugim a siódmym liściem właściwym kukurydzy. Pak Nikomezo i Rymmezo. Nikomezo, jak sama nazwa wskazuje, zawiera dwie substancje aktywne, dwa preparaty z dwoma substancjami, tak, czyli jest to Majsot, Czyli mezotron, czysty mezotron, oraz nikosulfuron w formie tamizanu 40 OD. Wygodny pakiet, dlatego że na jeden hektar, szczególnie na mniejsze gospodarstwa, jest bardzo ekonomicznie tani i dzięki temu, że praktycznie jest w stanie wyeliminować wszystkie nasze zagrożenia ze strony chwastów. Powinien się cieszyć dużą popularnością. Poza tym warto zwrócić uwagę, że w porównaniu do innych tańszych rozwiązań tutaj nie mamy efektu regulatora wzrostu. Czyli nie będzie problemu z zatrzymaniem wegetacji kukurydzy, nie będzie takich niepotrzebnych opóźnień. Dzięki temu kukurydza szybciej nam się rozwinie, będziemy mieli lepszy plon i na pewno suchsze ziarno będziemy zbierać. Rimmezo jest produktem bardzo popularnym, bardzo podobnym do Nikomezo, jednakże zawiera nie nikosulfuron, a rimsulfuron. I tutaj dobrany pakiet jest w ten sposób, że powierzchnię, którą jest w stanie ochronić, to jest 2,5 hektara. W jednym opakowaniu będziemy mieli 2 litry preparatu MySot, jedno 100 gramowe opakowanie preparatu RIM, i do tego koniecznie właśnie adiuwant. Aperentis 0,25 ml, czyli dokładnie na 2,5 hektara. Bardzo dobre rozwiązanie, szczególnie pod kątem trudniejszych fasów, bo Rim sulfuron weźmie ich troszeczkę więcej, będzie dobrze zwalczał na przykład e, ostrożeń polny. Oczywiście w przypadku większych areałów może nie ma sensu korzystać z gotowych takich paków, które są tylko na 2,5 hektara. Możemy sobie skomponować dowolną, mieszankę i tutaj taka propozycja właśnie z mysotem i rimem, gdzie przy dawkach 1 litr i 40 gram plus dodatek oczywiście adjuwantu mamy budżetowo ekonomiczne rozwiązanie na listne i w zasadzie z samymi plusami poza tym, że mezotron będzie mógł powodować później problemy z roślinami następczymi, ale o tym za chwilę powiem. W roku poprzednim, 2021, o czym wspomniał już mój poprzednik Bartek Stopczyk, było widać, jak kukurydza męczy się w kwietniu przy niskich temperaturach. Ona nie chciała wschodzić, rosła bardzo powoli. Natomiast chwasty wręcz przeciwnie. Tutaj dwa slajdy po lewej stronie mamy właśnie przy uproszczeniach uprawowych. Widać, że zachwaszczenie jest zdecydowanie większe. Tak naprawdę z daleka pole nie wygląda jak pole kukurydzy. Ciężko jest dostrzec w ogóle rzędy sianej kukurydzy. Bardzo duża presja chwastów. Wydawałoby się, że trzeba było zrobić zabieg jednak wcześniej. Natomiast tutaj plantator zdecydował się na zabieg nalistny i czekał, aż te całe chwasty kiełkują. Niestety konkurencja dla kukurydzy jest bardzo duża. Jednak po prawej stronie mamy praktycznie bardzo podobne pole tuż obok, gdzie zastosowano pełną uprawę półżną Konkurencja chwastów jest dużo mniejsza, schody kukurydzy są łatwiejsze i bardziej nie mają tak dużej konkurencji w stosunku do rośliny uprawnej. Nasza technologia na pierwszy, trzeci liść uważam, że to jest jedno z najlepszych rozwiązań, dlatego że stosujemy preparaty, które działają zarówno doglebowo, jak i na listnie. Sulkotrek jako preparat, który zawiera dwie substancje aktywne, obydwie działają po części i, na gleb, i od korzenia, czyli odglebowo i na listnie. Stosując przy niskich fazach rozwojowych chwastów, czyli właśnie przy pierwszym, drugim, trzecim liściu kukurydzy, możemy liczyć na to, że będą one w pełni wykorzystane i dlatego skuteczne działanie spowoduje całkowite zniszczenie wszystkich chwastów. Warto zwrócić uwagę, że te substancje są jedne z nielicznych, które najlepiej sobie radzą właśnie z problemem bodziszka. Oprócz tego nie zawierają mezoterionu, czyli nie ma problemów, nie ma problemów związanych z późniejszym płodozmianem. Jeżeli chodzi o, rozwiązanie jest bardzo bezpieczne, Warto zwrócić uwagę jednak na to, że dodatek właśnie tego remiksa ułatwi działanie substancji i dodatkowo jeszcze polepszy to działanie, szczególnie w momencie, kiedy będziemy mieli susze. Rozwiązanie doglebowe wymaga jednak dość wilgotnej gleby. Zabieg wykonany bezpośrednio po siewie. Zupełnie przeciwstawne zdjęcie temu, co widzieliśmy wcześniej. Nie ma tego zachwaszczenia. Kukurydza nie ma aż tak dużej konkurencji. Owszem, pojawiają się pojedyncze chwasty, ale jesteśmy w stanie powiedzieć, że jest generalnie czysto na polu. Ewentualnie niewielka poprawka tutaj już celowana w konkretną, konkretny chwast. Po prawej stronie mamy zabieg wykonany w fazie pierwszego liścia i tutaj no właśnie przy drugim, przy trzecim liściu kukurydzy widać, że pole jest czyste, czyli zostały chwasty usunięte całkowicie. Przez działanie nalistne i odglebowe. Będzie to się utrzymywać, nie będziemy mieli wtórnych wschodów. Rozwiązanie nalistne, tak jak właśnie powiedzieliśmy sobie, nie może być wykonane zbyt szybko. Paki mezonikom mezo możemy stosować teoretycznie już od drugiego liścia. Natomiast w tak wczesnych fazach rozwojowych kukurydzy na pewno nie skiełkują nam wszystkie nasiona. Jeżeli zrobimy zabieg za szybko, będziemy mieli do czynienia z wtórnymi wschodami chwastów, no i niestety konieczna będzie poprawka. Jednakże to rozwiązanie zwalcza nam całkowicie pełne spektrum chwastów, czyli będziemy mieli na pewno na polu czysto, jednakże muszą te wszystkie chwasty zejść. Oprócz tego Możemy tutaj polecić to rozwiązanie, szczególnie z preparatem RIM, nawet na trudniejsze chwasty, czyli takie jak ostrożeń polny lub nawet bodziszek. Rozwiązanie nie jest najtańsze, ale nie należy do najdroższych, jest w pełni uniwersalne i można je stosować nawet do szóstego liścia właściwego kukurydzy. Dlaczego sulkotek jest aż tak dobrym preparatem? Przede wszystkim zawiera dwie substancje, sulcotrion i tributelazynek, które znajdują się w dwóch całkowicie różnych grupach środków chemicznych, grupach herbicydów. Oprócz tego i jego partnerem, nieważne czy wybierzemy rekosar, czyli esmetolachlor, czy wybierzemy nikosulfuron lub perimsulfuron, to też są produkty z innej grupy chemicznej. Dzięki temu mamy trzy różne substancje, które całkowicie różnią się. Samym mechanizmem działania. Działamy bardzo mocno antyodpornościowo, czyli nie będziemy mieli później problemów z jakąś odpornościami, które mogą się pojawiać, a przede wszystkim, nawet jeżeli warunki nie pozwalają na to, żeby dana substancja działająca w jakiś sposób nie poradziła sobie do końca ze względu na przykład na warunki atmosferyczne, na pewno pozostałe zadziałają idealnie. Dzięki temu będziemy mieli autentycznie czyste pole. Działanie analityczne te czyli sulkotereka, bardzo spektakularnie się objawia. Widać to właśnie w postaci szybkiego bielenia, takiego powodującego jakby spalenie nawet samych roślin, samych chwastów. Oczywiście jest w pełni bezpieczne dla kukurydzy i tak jak widać tutaj na zdjęciach, jedyne co nie ucierpiało to właśnie kukurydza. Chwasty są spalone, jakby ktoś żywym ogniem je przypalił. Jest to szybkie, skuteczne i widać, że terytoriazyna, nawet podawana na listnie, chociaż jest to substancja w większości działająca odglebowo, ma bardzo duże tutaj zalety. Przy doborze odpowiedniego partnera lub do, o, odpowiedniego rozwiązania, powinniśmy się kierować tymi chwastami uciążliwymi, które mamy na polu. Yy, weźmy dla przykładu bodziszka, o którym już wspomnieliśmy. Jeżeli wiemy, że będziemy mieli problemy z bodziszkiem, nie róbmy produktu zawierającego mezotron, bo tutaj jest kłopot z tym, żeby go w ogóle usunąć. Na czerwono chwast odporny. Nikosulfuron średnioodporny też niewiele pomoże, czyli kombinacja taka niko-mezo niewiele zmieni. Jeżeli mamy duże zachwaszczenie bodziszkiem, najlepszym rozwiązaniem będzie właśnie zastosowanie sulcotronu, terbutolazyny i esmetolachloru. Widać to dokładnie. W ten sposób powinniśmy sobie przeanalizować możliwości, jakie mamy, do tego, jaki mamy problem na polu bezpośrednio. Tak jak wspomniałem, mezotrion to jest substancja działająca w większości przez liście, natomiast przez korzenie tylko w 70%. Plusem jego jest to, że działanie, yy, wrażliwość na suszę, czyli działanie przy ograniczonej wilgotności w, w glebie yy, jest dość niskie. Sulkotrion działa praktycznie w zupełnie na listnie, 5% tylko jest wchłaniane, wchłaniane przez korzenie. Terbutelazyna odwrotnie. 20% działania nalistnego, 80% przyskorzenie. A widzieliśmy zdjęcia, na których było to właśnie efekt tego napalmu, tego spalenia. Bardzo silne działanie nalistne, mimo że to tylko 20% terbutolazyny działa. S-metalochlor no to jest substancja zdecydowanie tylko doglebowa, czyli wchłaniana przez korzenie, natomiast nikosulfuron czy rimsulfuron musimy liczyć się tylko z tym, że zniszczą te chwasty, do których dojdą, czyli działanie stricte nalistne. Warto zwrócić uwagę na czas połowicznego rozkładu w glebie. Mezotron rozkłada się dość długo, ale dodatkową kwestią jest, są jego jeszcze metabolity. Te metabolity, dwa kluczowe, które występują po rozpadzie cząsteczek, mają bardzo silne działanie chwastobójcze. One zalegają też dosyć długo w ziemi i po tym związane są problemy jeszcze z, następ, z roślinami następczymi. Przy sulkotyronie nie ma praktycznie tych problemów, przy terbutelazynie są, ale niewielkie. Rimsulfuron, nikosulfuron, no praktycznie nieistotna jest wilgoć w glebie, dlatego że działamy na listnie i te substancje zbyt długo nie zalegają. Dzięki temu możemy powiedzieć, że jeżeli chcemy siać niektóre uprawy po, Kukurydzy, jeżeli będziemy zmianować dajmy na to burakiem cukrowym czy strączkami, musimy się nastawić, że mezotron nie będzie najlepszym rozwiązaniem, gdyż on tak zalega w glebie, że rok przerwy i głęboka orka jest w stanie ograniczyć wpływ na naszą uprawę później. W pozostałych substancjach nie ma aż tak dużego problemu, w zasadzie w następnym sezonie dochodzi do pełnego rozpadu. Poszczególne substancje działają w różnych temperaturach, natomiast jest, są to granice optymalne w zasadzie w momencie kiedy będziemy wykonywać zabieg. Warto może zwrócić uwagę tylko na terbutolazynę i na, na esmetalochlor, które są w stanie działać nawet przy nieco niższych temperaturach. Czyli ten zabieg, o którym mówiliśmy na pierwszy trzeci liście, nawet jeżeli będą problemy temperaturowe, na pewno nam zadziała optymalnie. Do kiedy możemy stosować te substancje? No, najdłużej sulfonolomoczniki, tak? czyli inhibitory ALS, nawet do dziewiątego liścia. Jeżeli chodzi o mezotron, do ósmego liścia bezpieczne stosowanie, sulkotron, terbutolazyna do siódmego liścia. s stosujemy tylko do glebowo, więc nie możemy tutaj mówić, że możemy to później zastosować, bo ta substancja działa tylko od korzenia, więc nie ma sensu podawać jej później. W ten sposób zakończyłem. Bardzo serdecznie dziękuję. Poproszę o jakieś pytania i. Czy mamy jakieś pytania? Czy będzie dostępna czysta terbutelazyna? Tak, oczywiście. Czysta terbutelazyna jest dostępna, będzie dostępna. Natomiast ja i tak uważam, że warto mieć partnera do terbutelazzyny. Czy to będzie czysty mezotrion, również dostępny, czy to będzie sulkotrion. Proponowałbym od razu zainteresować się sukoterekiem. Działanie samej terbutolazyny niestety, nie usunie wszystkich kwasów. To widzieliśmy tam na którymś slajdzie. To nie jest rozwiązanie na całe zło. Natomiast jest dość tani. Tak jest na pewno dostępne na rynku i w agresie, jak się również. Czy będziemy mieli jeszcze jakieś pytanie? Które herbicydy zalegają najdłużej? I mogą wywoływać hamująco na uprawy następcze. No właśnie, jest to y, bardzo dobre pytanie. Na, ostatnim, na przedostatnim slajdzie pokazywałem to. Y, na pewno takim problematycznym jest mezotron. Y, mezotron zastosowany nawet doglebowo y, w następnym sezonie wegetacyjnym, niestety przynosi nam skutki zahamowania rozwoju, a czasem nawet zniszczenia uprawy. Y, Zaraz przerzucimy tutaj, żeby Państwo mogli zobaczyć. Właśnie, mezotrion w przypadku rośliny następczej takiej jak burak cukrowy lub jakieś strączki wymaga roku odpoczynku i jeszcze dodatkowo głębokiej orki. Zdarzały się problemy właśnie ze wschodami buraka cukrowego, które rolnicy nie do końca nawet utożsamiali z działaniem mezotrionu. Zastosowali przecież rok wcześniej herbicyt wydawało się, że to nie może mieć żadnego, żadnego wpływu. Prawda? Natomiast mezotrion, mimo że działa w części na listnie, to jego te metabolity zalegają bardzo długo w glebie i powodują później problemy. Mniejszym problemem jest robutolazyna i esmetalachlor. Natomiast w przypadku sulkotrionu czy nikosulforonu nie ma w ogóle takich problemów. Jak nie ma więcej pytań, ja bardzo dziękuję ze swojej strony i życzę tylko udanych zabiegów, czystych pól i dorodnych plonów. Dziękuję.